Cześć, nazywam się Lara Gessler i dziś opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach. 8 Hour Cream od Elizabeth Arden. To jest ta najbardziej popularna formuła. Jest też w formie w tubce do smarowania na twarz, na suche miejsca. Oryginalnie ten krem był wymyślony dla modelek, które latają z Nowego Jorku do Los Angeles, po to, żeby im się nie przesuszała skóra podczas lotu. Ja używam tego zawsze na usta, często jak mi wysychają ręce w ciągu zimy, tutaj między kostkami, czy na okolice nosa. Świetne i to jest już chyba trzecie czy czwarte opakowanie, którego użyłam. To jest taka mgiełka, którą się daje przed makijażem i potem też na koniec, żeby odświeżyć sobie look. Tak się tego używa i jest taki zapach leśny. Bardzo to lubię. Pierwszy raz to mam i się bardzo cieszę, bo trochę na to polowałam. Można to dostać normalnie w Polsce, chociaż nie jest to super proste. Z bardziej dostępnych kosmetyków to jest cień do brwi. Do niedawna w ogóle nie podkreślałam brwi, ale nauczyłam się tego, odważyłam się. Zawsze strasznie panikowałam, że mogę wyglądać ordynarnie, jak sobie zrobię za mocno brwi. No tutaj nie ma tego ryzyka, to jest bardzo delikatne. Zawsze używam tylko tej jaśniejszej części, która jest sucha. Mam szczoteczkę do rozczesania brwi i pędzelek. Następnym produktem, który bardzo, bardzo lubię, to jest wosk pszczeli. Jest to słoiczek, który sobie przywiozłam z Kalimnos z Grecji, jak byłam tam na wspinaczce. To jest taka Mekka wspinaczy to miejsce. No i to jest przede wszystkim na wysuszone ręce. No ja z racji swojego zawodu i też z racji wspinaczki, to te ręce mi się mocno niszczą. Świetnie nawilża, no oczywiście potem jest lepiej nie dotykać nic przez chwilę, ale jak dłonie są suche, takie jak moje, to super szybko to się wchłania. BB. Ten z Miszy jest dla mnie idealny, jest dość mocno kryjący jak na BB, może dlatego tak łatwo na niego przeskoczyłam. I używam go teraz cały czas. Czasami mieszam 2 tony, ale generalnie ten 23 jest moim ulubionym i chyba najbardziej uniwersalnym. Jeszcze jedną rzeczą, którą bardzo polubiłam ostatnio, szczególnie w letnim makijażu, to jest używanie błyszczyka na policzki. Zamiast kłaść błyszczyk tylko na usta, dokładam go też na kości policzkowe i rozcieram. Dzięki temu jest cały czas taki bardzo świeży wygląd, dużo bardziej młodzieńczy i na pewno bardziej letni. Bardzo Wam to polecam, bo nie dodajesz kolejnej warstwy suchego pudru, gdzie cera wygląda na zatapetowaną i nieoddychającą, tylko wręcz przeciwnie, wygląda super, super świeżo. Ten akurat jest od Ireny Eris, ale tak naprawdę cokolwiek w podobnym odcieniu. Ja lubię takie delikatnie brzoskwiniowe, nie per se różowe i świetnie to się roznosi na kościach policzkowych. Ze względu na to, że mam cienkie włosy i jestem blondynką, to po pierwsze łatwiej mi jest tego używać oczywiście, bo nie wyglądam jakbym była siwa. Ten tropikalny zapach jest trochę cheesy, ale strasznie go lubię, jest mega, mega wakacyjny, więc nie przejmuję się tym, bo noszę normalnie zapachy, jeśli chodzi o perfumy, zdecydowanie bardziej męskie, z dużą ilością kadzidła i skóry i drewna, więc to jest totalnie nie w moim stylu, ale ma coś uroczego i chyba przypomina mi czasy liceum, więc chętnie go używam. Moim super odkryciem ostatnio jest ten olejek bardzo dużą ilością drobinek złoto-brązowych i używam go do rozświetlenia twarzy zamiast zwykłego rozświetlacza, więc nakładam go na kości policzkowe, nakładam go na czubek nosa, na łuk kupidyna, na dolną część oczu i pod brwi. Parę osób się pytało mnie o to, że skóra wygląda bardzo na taką świeżą i rozświetloną i to jest zdecydowanie zaleta tego. Jest super, jest za AA, jest naprawdę przystępny cenowo i dostępny praktycznie wszędzie. No i ostatnia rzecz to jest Sisley'a kredka / pomadka do ust. Ma bardzo ładny, naturalny kolor w odcieniu takiej ciemnej, herbacianej róży. Dla mnie jako blondynki jest ekstra i wygląda bardzo naturalnie. To zabawa konwencją i wierność sobie. Trafię akurat na telewizor. Na powiślu. Robię słodkie, jem słone. Bez różnicy.